wiedział za informacją. Tak, witamy pod was, będę, bo to bezpieczne może go się zachować. Nie wiem, gdzie macie miejsce dzisiaj przez cały dzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trochę was pomęczę przez cały Wielki Post. Jesteście skazani dalej do końca Wielkiego Postu z konferencjami. Chciałbym, żebyśmy pogłębili przeżywanie tak naprawdę jednego dnia, który przeżywamy w trzy dni i mówimy o nim, że jest trzema dniami, a jest jednym dniem. O świętym Triduum Paschalnym. To jest moment kulminacyjny życia Kościoła. I chciałbym, żeby tak jak w ubiegłym roku online nagrywanie katechezy skrutinia, tak? Czyli te przedchrzcielne sprawdziany dla przygotowujących się do chrztu. Tak, po chrzcie jest mistagogia, czyli jak człowiek zaczyna przeżywać tajemnicę, zaczyna w niej uczestniczyć, to przez katechezę może ją pogłębiać, zrozumienie tej tajemnicy, w której uczestniczy. I w ubiegłym roku był ten pierwszy krok, czyli katechumena, przygotowania, tak jakby w ogóle do przyjęcia, do podjęcia decyzji, przyjęcia sakramentu na chrztu było i ten element chrzcielny najbardziej nam wybrzmiał w tej katechezie, tak, i świąt paschalnych. A w tym roku wchodzimy w mistagogię, czyli w pogłębione rozumienie przeżywania i w ogóle po co taka cykliczność roku liturgicznego, że tą samą tajemnicę co roku przeżywamy od nowa, nie może nawet na przykład nie wiem, na 10 lat to rozpisać, albo przynajmniej na te 3 lata mówisz na niechamy się Pana Jezusa i co roku skupić się na czymś innym. Ale właśnie potrzebne nam jest to ciągłe odnawianie się, bo temu ma to służyć, naszemu odnawianiu i głębszemu wchodzeniu w tajemnicę Boga. Z kolejnym doświadczeniem naszego życia, które przynosi kolejny rok i z jeszcze silniejszym pragnieniem, mam nadzieję, a czasem w ogóle z odnową pragnienia Boga w swoim życiu. I jedna ważna uwaga, żeby przeżywać to wszystko z perspektywy ludzi odkupionych, którzy cieszą się i radują przez całe swoje życie zmartwychwstaniem Chrystusa. Tym, że pokonał śmierć. Wielki Post to nie jest taka chwilowa amnezja chrześcijan, katolików, którzy na 40 dni zapominają, że Pan Jezus umarł i zmartwychwstał i później się dziwią, jak to aresztowali go, jak to umarł, wow, zmartwychwstał. Nie, mamy przeżywać Wielki Post z perspektywy radości człowieka odkupionego, a ten czas to nie ma być czas udręczenia smutku, tylko czas właśnie poszukiwania dróg dotarcia do Chrystusa w moim życiu, odwracania wszystkiego, co mi zablokowało do Niego drogę, żeby czerpać z tej wielkiej tajemnicy odkupienia, żeby być tak jak On paschalnym, czyli zmartwychwstałym, pełnym życia, a nie żywym trupem. I po to ta cykliczność, żeby się ciągle odradzać, bo ciągle nas rani, zabija grzech. I ciągle potrzebujemy być wskrzeszani, wprowadzani w nowe życie przez Chrystusa. I po tym drugim wstępie, który jest potrzebny, żeby właściwie patrzeć na tę tajemnicę. Dziś zajmiemy się Wielkim Czwartkiem. Jak się uda za tydzień Wielkim Piątkiem i sobotą, a później Wigilią Paschalną przez kolejne dwa spotkania. Dobrze policzyłem? Mhm. Czy mi coś zabrakło? Czy Wigilią Paschalną tutaj nie będzie? Chyba to może zdążymy teraz w tym czasie to wszystko ogarnąć jakoś. Czyli to pierwsze założenie właśnie, że przeżywamy w ogóle cały ten czas, cały cały roku liturgicznego, jako ludzie świadomi swojego odkupienia i niosący sobie radość zmartwychwstania. To jest warunek właściwego wejścia. Wiadomo, że ten list kłania, refleksji takiej za dumy, do smutku, tak, z tego, co się stało, w jaki sposób to odkupienie się dokonało, druzgocącą, miażdżącą śmiercią i poniżeniem, ale no w
widzimy owoce tego już, tak? Czyli życie, w które Chrystus wprowadza, to, że Jego miłość nie cofa się przed największym poniżeniem dla naszego utrudnienia, dla naszego zbawienia i ta świadomość nam jest potrzebna bardzo. I nie powinniśmy żyć na co dzień, nigdy jej nie gubić i dorastać do przyjmowania takiej miłości, bo tak się mówi prosto, nie? Ale myślę, że trudno jest. Zobaczcie, jak pomoc nam jest trudno przyjąć od kogoś. Myślę, że miłość równie, żeby pozwolić się kochać komuś bezwarunkowo, to potrzeba wielkiej otwartości i też rezygnacji z siebie, żeby przyjmować miłość. Tak samo jak ją dawać. I dlatego dojrzewamy przez całe życie wprowadzanie miłości przed wiecznym, miłości, która przed nim się nie cofa, Jezusem Chrystusem. No i teraz rachuba dni, kiedy się ten wielki post w końcu skończy. I kiedy się kończy ustawa, teraz na zawsze. Święte Triduum Paschalne, czyli Wielki Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela. No i pierwszy problem. Mówimy Święte Triduum, a już naliczyłem 4 dni. Ale zostańmy, jeszcze nie będziemy tego sobie tłumaczyć, to za chwilę, ale zostańmy te 3 dni. Mówicie mi uwierzyć, to są 3 dni. Przeżywamy jak jedno święto. Jako jeden dzień zwycięstwa Chrystusa. I Triduum to tak naprawdę takie słowo, włączenie zwolnionego tempa podczas mszy świętej. Przeżywamy nie na jakąś niedzielną godzinę i to, co w tą godzinę przeżywamy, nagle tryb zwolniony i przeżywamy to tajemnica po tajemnicy przez kolejne dni. A jak to jest możliwe, jak to jest piękne, to za chwilkę, ale właśnie wróćmy do rachuby tych dni. Wielki Post kończy się do południa Wielki Czwartek. Czyli wszelkiego rodzaju porządki się też. Bicie świni, barana i czegoś tam trzeba skończyć do Wielkiego Czwartek. Razem z wspomnianym przez księdza Rafała w niedzielę myciem okien, zmianą pościeli i najczęściej przepalnią firanek, bo to na Boże Narodzenie można okazać. Dlatego o tym pamiętajcie. Wielki Czwartek wchodzimy już na język paschalną Chrystusa. Jego zwycięstwo także. To, co mówię na kazaniach pasyjnych, jego chwała, bo najpewniej chwała objawia się na krzyżu. Niekoniecznie zmartwychwstanie też, to w potężny sposób. Ale tak do nas, do naszej percepcji ludzkich możliwości, to chyba raczej bardziej na krzyżu, kiedy widzimy miłość, która przed niczym się nie cofa, oddaje się w pełni i pozwala się wyniszczyć totalnie. To jest chwała, to jest wielka siła i zwycięstwo. Nie poddać się i nie ulec złym, nie stać się złym, będąc skrzywdzonym przez innych. Nie odpowiadać agresją, złością na to wszystko. Dlatego tutaj wchodzimy i przeżywamy to jedno wydarzenie i zachęcam nas do tego, żeby tak rzeczywiście sobie zaplanować zmian czas, wiadomo, że do pracy się chodzi najczęściej do Wielkiej Soboty, ale zło konieczne przyjmujmy, tylko zło konieczne, a to co możemy zrobić wcześniej, zróbmy wcześniej, po to, żeby pozostały czas rzeczywiście oddać Chrystusowi na wyjście w tą tajemnicę, którą ona zaprasza, bo to nie jest tak, że obok przyglądajcie się, tylko Bóg zaprasza w swoje życie. Wejdź w moją śmierć z tym, co cię zabija. Ja to przyjmę. Ja razem z tą umrę i wprowadzę cię w życie. To może być naprawdę czas roku, który cię totalnie zmieni. Z którego wyjdziesz żywy. Pełen życia, pełen nadziei, pełen energii. Jeżeli rzeczywiście wejdziesz w przeżycie tej tajemnicy Chrystusa i pozwolisz, żeby to był Jego czas. Żeby to było zanurzenie się w Jego tajemnicy, wtedy to świętowanie będzie autentyczne. I to już mam później. 3 dni wracamy do tego. Życie, czyli dni od zachodu słońca. Dlatego liturgii godzin nieszczury z niedzieli mamy w sobotę wieczorem już.
są soboty wieczorem, no bo się już niedziela zaczęła, bo słońce zaszło. Dlatego tutaj pierwszy zachód słońca, czyli ten czwartek, wieczerza Pańska, to już jest piątek. I tu już myślę, że raku, bo już dalej nie musiał liczyć wyjątku. Wielki czwartek zazwyczaj są dwie msze święte. Ta dopołudniowa msza krzyżma, to msza święta odprawiana zazwyczaj w kościele katedralnym, w innym kościele, który pomieści większą liczbę prezbiterium, czyli kapłanów. To jest ważna msza, ona jeszcze należy do Wielkiego Postu, bo jest do południa sprawowana i może być sprawowana tylko przez biskupa miejsca ordynariusza. Nie musi być Wielki Czwartek sprawowana, to taka ciekawostka. Ważne, żeby w okolicy świąt paschalnych, ze względu na to, że podczas niej są błogosławione oleje do sprawowania sakramentów. Bo w Wielki Czwartek do południa można powiedzieć, że wszystkie sakramenty w kościele są niszczone. Spalane w ogniu są oleje, które dotychczas używano, czyli krzyżma, chorych, katechumenów. One są spalone w ogniu. Nie ma. Po ostatniej mszy, czyli Wielką Środę, kapłani spożywają cały najświętszy sakrament, który jest w kościele. Zostaje tylko kilka hostii, jakby trzeba było zanieść wiatek chory. I tak jakby właśnie wszystko się zaczynało od nowa. Dostawało nowego życia. Pokazywało, że bez odkupienia w Chrystusie zostajemy bez niczego. Bez łaski. I właśnie na mszy krzyżma biskup konsekruje krzyż moi, święci olej na olej chorych. I kapłani, którzy są obecni w tej mszy, zabierają je ze sobą do swoich parafii. Rozłożą dziekanie, część po parafiach w swoim dekanacie wtedy. I to jest jeden taki moment. Druga rzecz, druga Eucharystia już należy do Triduum msza Wieczerzy Pańskiej. Za chwilkę do niej przejdziemy. Była jeszcze sprawowana trzecia Eucharystia tego dnia. Wszystkie w ogóle są pojedyncze. Czyli w całej decyzji tylko jedna msza krzyżowa może być. Nie może być odpowiedziała decyzja, że to tu dziś odprawię, a za tego dnia prawie jedna. Nie. Jedna, bo wyraża też jedność kapłaństwa. Pokazuje, że kapłaństwo nie należy ani do biskupa, ani do mnie, do żadnego innego księdza. Kapłaństwo jest jedno Chrystusa. My mamy w nim swój udział. Jesteśmy szafarzami, nie właścicielami. I to jedność tej Eucharystii właśnie wszystkich prezbiterów danej decyzji danego kościoła zgromadzonych wokół swojego biskupa sprawujących jedną Eucharystię właśnie tą jedność wyraża. Druga Eucharystia tego dnia sprawowana to była msza święta. Na chwilkę zmienimy slajd. Bo to będzie. To była msza święta pokutników. Była praktyka pokuty publicznej w kościele za najpoważniejsze grzechy, za te, które nazywamy, że wołają o pomstę do nieba. I pokuta odbywała się w sposób publiczny i dopiero po takiej pokucie osoby były z powrotem przyjmowane do wspólnoty kościoła, tak to byli traktowani jak poganie. Z czym to się wiązało? Poganie mógł uczestniczyć w pierwszej części mszy świętej, czyli drugi słowa. Katechumen, czyli dorosły, który się przygotował do chrztu świętego, mógł uczestniczyć w pierwszej części mszy świętej. W eucharystycznej części uczestniczył dopiero po chrzcie. To była pierwsza msza, którą przyjął w całości dzień jego chrztu. I osoby, które odbywały publiczną pokutę, skoro byli zamknięci na dar Eucharystii, to nie mogli w tej Eucharystii uczestniczyć. Dlatego po liturgii słowa, przed modlitwą wierni, zobaczcie, ta nazwa nie jest przypadkowa, modlitwa tych, którzy są wierni Bogu. Przed modlitwą wierny wychodził diakon i wypraszał z kościoła katechumenów, wszystkich odbywających publiczną pokutę i powrót.
przyprawić do stołu Pańskiego. I ta wsiąka pokojników to było spokojne przyjęcie do pełnej jedności ze wspólnotą Kościoła. Oni się karmili w Wielki Czwartek właśnie celebrując to dzieło Eucharystii Wielkie. Właśnie wracając do pełnej jedności z Chrystusem w Komunii Świętej. Piękna przynajmniej, myślę, że warto w sobie tak przeżywać Eucharystię, szczególnie po spowiedzi, jak jesteśmy, że Bóg nie przyjmuje nam to do siebie, do jedności, wracam do pełnej jedności z nim. I msza święta krzyżma, już nie będę, bo czas na minucie. Nie będę wracał do tych ikon, może kiedyś będzie jeszcze okazja, żeby sobie spojrzeć na to, jak w sztuce to wszystko było wyrażane. A przejdziemy sobie do momentu, kiedy rozpoczyna się święte Triduum Paschalne, czyli do mszy świętej Wieczerzy Pańskiej. Czyli zapada zmrok i sprawowana jest Eucharystia, powinna być jedna. Na przykład są takie sytuacje, że jest parafia, są kaplice dojazdowe. Wielkim błędem jest, chociaż to się zdarza, mam nadzieję, że rzadko, odprawianie mszy świętej wtedy w kościele głównym parafialnym i później w kaplicy dojazdowej. To jest wielki błąd i nie powinno mieć miejsca. Wiadomo, tłumaczy się względami praktycznymi, że ktoś ma daleko w dobie motoryzacji. Myślę, że nikt nie ma aż tak daleko, żeby na tą jedną przed roku dojechać do kościoła parafialnego, żeby jedna Eucharystia. Bo to znów jest tajemnie, zaraz zobaczycie dlaczego. Ta msza święta tak naprawdę nie różni się od imienia Eucharystii niedzielnej. Jedną rzeczą się wypowiada. Jest mandatum obmycia nóg i nie ma błogosławieństwa. Dwie różnice. Zaraz do nich dojdziemy sobie. Tak to zobaczcie, jest to uroczysta Eucharystia niedzielna ze śpiewem hymnu chwała w białych szatach. Skończył się wielki powód. Święta paschalne. Hej, Wielkanoc, już się zaczęła. Świętowanie Wielkanocy. Wchodzimy w Paschę Chrystusa. To jest jedno dzieło, całość. Nie można tego podzielić na elementy, bo przestaje być nam odkupienia. W całym tym dziele jest Pascha. I ten dzień warto przeżyć uroczyście. Nie, za pierwszą głową. Tylko wielkiej radości. Chrystus daje mi siebie, staje się dla mnie sakramentem, zostaje ze mną przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Daje mi trochę większą bliskość, chce mnie sobą karmić. To jest dzień, kiedy wchodzimy w tajemnicę kapłaństwa Chrystusa, który się dzieli z każdym z nas. Myślę, że to nie jest najszczęśliwszy dzień, żeby składać życzenia księżom, bo rozmywamy tajemnicę kapłaństwa powszechnego. Więc można złożyć życzenia w rocznicy święceń, albo święto Najwyższe Chrystusa, Najwyższego Kapłana w czerwcu, ale niekoniecznie Wielki Czwartek. Bo to jest to kapłaństwo, które słyszymy podczas naszego chrztu, kiedy jesteśmy namaszczani krzyżem świętym. Stałeś się kapłanem, prorokiem i królem w Królestwie Niebieskim. Czyli to kapłaństwo Jezus pięknie pokazuje właśnie w gestie mandatu. Uniżenie i mój nóg. My je realizujemy za każdym razem, kiedy klękamy, żeby służyć drugiemu człowiekowi. Realizujemy kapłaństwo powszechne. Pięknym gestem obecnych liturgii, który to pokazuje w każdej uroczystej liturgii, podczas której jest procesja na wejście, to jest właśnie pokazane. Kiedy zobaczcie, cała sesja liturgiczna wychodzi spośród ludu zgromadzonego w kościele i wychodzi, żeby spełnić na czas liturgii, na czas sakramentu swoje funkcje, do których zostali przez Boga zaproszeni,
prezbiterzy do tego, żeby stać się szafarzami Eucharystii. To jest piękny znak i taki jest właśnie symbol procesu w ogóle na myśli. Ona dlatego nie wchodzi gdzieś bokiem, tylko z tyłu przez cały kościół przechodzi, żeby pokazać. Jesteśmy częścią ludu Bożego i wychodzimy z ludu, zobaczcie, tylko na czas trwania Eucharystii jako szafarze. Później procesja z powrotem wraca. I sprawujemy ten urząd na mocy najpierw kapłaństwa powszechnego. W ten sposób składając ofiarę z siebie, że ofiaruje swoje życie, żeby być prezbiterem. Tu się kapłaństwo w pierwszej kolejności realizuje, a to urzędowe ministerialne, tak jak mówię, ono jest potrzebne tylko w kilku momentach życia. On sprawował sakrament. Wszystko inne mogę robić bez kapłaństwa ministerialnego, czyli bez sakramentu święcenia. I to jest święto każdego, kto naśladuje Chrystusa w jego miłości. Wielki czwartek. Dlatego jesteśmy zaproszeni. Zobaczcie, liturgia słowa tak to wprowadza. Drugie czytanie to opis, który święty Paweł nam przekazuje, szczegółowy opis Eucharystii, czyli wziął, połamał, rozdał, mówiąc. A sama Ewangelia to Eucharystia widziana oczami dojrzałego Kościoła Jana. I tam w ogóle nie ma mowy o tym, że jest wziął chleb, połamał, że dawał uczniom. Tak to się nie stało. Dlaczego? Ja piszę do Kościoła, który już sprawuje Eucharystię od dawna i nią żyje. Nie trzeba mu tego przypominać. Ale trzeba przypomnieć, co jest istotne w Eucharystii. Więc opisuję ten moment jako najważniejszy. Jezus wstał od stołu, zdjął szaty, owinął się w prześcieradle, uklęknął przed uczniami i obnowił stołu. Nazywamy ten gest mandatem ze względu na to, że to słowo oznacza przekazanie. Pan Jezus związał ten gest z przekazaniem, bo to słowa wtedy padły. Daję wam nowe przekazanie, byście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. I dlatego ten gest liturgii Wielkiego Czwartku powtarzamy. Osoba odpowiedzialna za daną wspólnotę. Czyli jeśli to jest w kościele parafialnym sprawowana Eucharystia, to powinien być ksiądz proboszcz. Jeżeli Eucharystia jest sprawowana w kościele katedralnym, to powinien być biskup ordynariusz. Nawet jeżeli biskup pomocniczy odprawia tę liturgię, to tak jest, że gest mandatu wykonuje zawsze wtedy ordynariusz, jeżeli on celebruje tą przeświętą. I to zdejmuje szaty liturgiczne z siebie, przepasuje się prześcieradłem i powtarza ten gest. To się dzieje zazwyczaj z daleka i zasłonione postawą księdza, który obmywa. My nie widzimy tego zazwyczaj pełnego gestu, ale po obmyciu tata to nie zna niby. Nie leje tam obok wody ksiądz nigdy, tylko rzeczywiście obmywa te stopy i całuje je za każdym razem. To jest bardzo ważne doświadczenie. Nie wiem, czy próbowałeś jakoś komuś pocałować stopę. To jest gest, który dokonuje się liturgii, który właśnie ma wyrażać tą miłość i pokazywać nam, czym jest nasze kapłaństwo, które otrzymaliśmy na chrzcie, udział w misji Chrystusa. Realizujemy i żyjemy nim za każdym razem, kiedy pozwalamy sobie właśnie poniżyć się przed innym człowiekiem z miłości. Uklęknąć przed kimś i wykonać czymś niewolnika. I to jest, kiedy warto, myślę, też podziękować nie tylko w modlitwie, może nawet też w sposób właśnie taki zewnętrzny, fizyczny, tym osobom, których takiej miłości doświadczyliśmy. Pokazać swoją wdzięczność, pokazać też, podkreślić tą miłość i zobaczyć, przez wdzięczność też dajemy siłę później tym ludziom do kochania taką miłość. Oni widzą, że ten trudny jest na ręce, że ono pracuje. To jest, myślę, taka istota tego dnia, spojrzenie na Eucharystię też jako na takie ubliżenie się. Bóg mógł znieść ludzi.
ludzkość po grzechu ze świata i oni stworzą sobie na nowo wszystko jeszcze raz bez grzechu, tak jak powinno być. To jest wielkie umieszczenie Boga, że On sobie prosi o nas czekać i pozwala nam dojrzewać do tego, żebyśmy znawali się w końcu Jego obrazem. Żebyśmy uczyli się kochać Jego miłości. I to przeżywam w Wielkim Czwartek. To jest wielka, niesamowita tajemnica. Drugi moment, który wyróżnia tą liturgię, powiedziałem, to brak błogosławieństwa na koniec tej liturgii. Dlaczego? Bo rozpoczęła się msza święta, która trwa 3 dni. Wychodząc po mszy świętej Wieczerzy Pańskiej do domu, uczestniczymy nadal na mszy świętej. Czyli jak będziemy sobie robić kolację następnego dnia, będziemy w pracy, robimy to wszystko uczestnicząc w Eucharystii. Eucharystia skończy się dopiero błogosławieństwem po Wigilii Paschalnej. Wielki Piątek też nie ma błogosławieństwa. W sobotę nie ma żadnej sprawowanej, więc nie ma błogosławieństwa. Dopiero Wigilia Paschalna, która jest tak w sobotę po zachodzie, czyli w niedzielę, rozumiemy, kończy się błogosławieństwo. Żadna z liturgii następnych nie zaczyna się z Znakiem Krzyża. Wielki Piątek najpierw przychodzi, który wyprzedza, jest tak prosty raz zwierzenia krzyżem i jest od razu kolekta, modlę się. Nie ma nigdy ojca kontroli. Nie, to jest cały czas ta sama Eucharystia, w której uczestniczymy. Dokonuje się jeszcze jeden taki obrzęd, który umyka uwadze, bo wszyscy się przemieszczają później do ołtarza wystawienia do ciemnicy. Obrzęd obnażenia ołtarza. Ołtarz, pamiętajcie, wyraża Chrystusa. Jest obrazem Chrystusa. I to jest obraz właśnie tego jego ołtarza. To jest zdjęte z wszystko świece, obrusy, ołtarz to jego podarty ze wszystkiego. I jak się wchodzi, do środku tego nie było, na świeczce musiał zostać główny tabernakul. Ale zazwyczaj jak jest dzielnica, jest ołtarz ustawienia, to zobaczcie, to jest obraz, który przeszywa kogoś, kto prowadzi życie sakramentalne. Wchodzi do kościoła, ołtarz łysy, pusty i pusty tabernakul na drodze. I rzeczywiście wybrzmiewa wtedy to słowo Ewangelii, zabrano Pana. Była w ogóle taka tradycja, do tego was zachęcam, żeby do tego wracać. Nie wrócimy już do tego globalnie na pewno, ale warto to przeżywać do tej czwartek, żeby uczcić ją, żeby świętować ten wielki dar Chrystusa. Właśnie w ten sposób, nie iść od razu do dzielnicy. Po zakończeniu tej drugiej wróćmy do domu na uroczystą kolację w swoim domu. Świętujmy dalej do Eucharystię przez agapę właśnie, taką domową. Dalej przy kościołach organizowano. Wokół kościołów były ustawione stoły i po mszy Wieczerzy Pańskiej wszyscy wychodzili do tych stołów biedni, a przed północą kilka minut wybiegał w szatach liturgicznych z kościoła diakon i krzyczał, zabrano Pana. Wtedy oni się skorzucali tutaj z powieka, kiedy to zostawiał i wracał do kościoła na całą noc na adorację. Więzienie, towarzysząc Jezusowi, którego pojmał. I wtedy zaczynał się rzeczywiście ścisły, bo do kolejnego dnia nic nie czuwali. I warto w ten sposób przeżyć, żeby podkreślić, że ja już wchodzę przez Wielki Czwartek w świętowanie. Wchodzę w świętowanie w Paschę Chrystusa. Stąd właśnie ta agapa, ta uroczysta kolacja i warto ją przeżyć, warto przeżyć tą tajemnicę, przypomnieć sobie, jak jakim darem, jak wspaniałym pokarmem jest dla mnie Eucharystia i do czego ona mnie zobowiązuje, właśnie do miłości ofiarnej, bo dopiero z tą perspektywą, z tą świadomością tej miłości mogę wrócić do kościoła, żeby z miłością towarzyszyć Chrystusowi. Jak przeżywać te kolejne czuwania? To są 3 dni adoracji czuwania.
że jej nie służy. I niszy, takie rzeczy można czytać jako ciekawostkę, bo to jest wchodzenie w czyjąś duchowość. To nie jest wcale budowanie swojej, bo można budować wszystkie, a to zachwycać się. Ale relacje mam budować z konkretną osobą. I dlatego zachęcam, żeby po prostu wziąć sobie Biblię i te momenty odczytać i trwać w ciszy. Pozwolić, żeby on też mówił. Żeby wybrzmiał w moim sercu jego głos. Żeby on mnie wprowadził w to doświadczenie, żebym tam uczynił rzeczywiście swoje życie. Nie tylko rozpowiedzieć emocje, pozachwycać się, poużalać się, popłakać na mnie. Ale żeby rzeczywiście tam wnieść, co autentycznie przeżywam, jaki czwartek zobaczyć momenty swojej ucieczki. Ile razy w życiu, jak Cię było trudno, to uciekłeś od Chrystusa. Nie wiem, szukałeś rozwiązania. Powiedziałeś, no tyle się o to mówiłem, nie ma, to znaczy jesteś niemocny, jesteś przegrany. I też szukać z jednej siły dla siebie. Z Tobą będę, nie chcę być razem z tą przegraną. Myślę, że nie jeden taki w życiu każdy z nas miał. I warto z tym momentem stanąć, tak jak Piotr, z przerażeniem spojrzeć Jezusowi w oczy. Co on teraz ze mną zrobi? I zobaczyć kolejnego, co on ze mną robi. Zbawia mnie, podnosi. Oddaje za mnie swoje życie. To jest właśnie moment mandatu w jednym z francuskich kościołów. Jest przedstawiony w sposób piękny. Kiedy Jezus uchodzi do Piotra, żeby mu obmywać nogi, pozostali apostołowie za niego się wypełnili. Nie ma fotografii, nie znalazłem jej. Na rycinach, niektórych ciebie liturgicznych można spotkać, to też jest mozaika. I pozostałe posłowie wyglądają tak za Piotra, za ten nosa, pokazują, co tam się naprawdę dokonuje. Ten krót cały nasz sobie Chrystus zdejmuje. Oczywiście ustanowienie sakramentu Eucharystii, czyli mamy naśladować bez złamania, i on towarzyszy Kościołowi od samego początku. Jest w nim stanie sprawowana Eucharystia, ale w szczegółach, bardzo szczegółowo będziemy się nią zajmować na koniec poświęcenia temu całemu spotkaniu. I to już nas wprowadza w Wielki Piątek, tutaj Pana Piękna Chrystusa, baranka paschalnego, który dzieli los baranka paschalnego, który był zabijany, żeby ocalić życie pierwotnych, odkupionych. I chyba tyle, jeśli chodzi o Wielki Czwartek, bo kolejne dni będą dopowiedzeniami i będą uzupełniały to wszystko, dlatego myślę, że to i tak jest sporo treści. Co jeszcze jest ważne, Wielki Czwartek jest konsekrowany, tam jest sprawowana liturgia eucharystyczna, więc jest konsekrowane Pana Jezusa, żeby starczyło na wszystkie dni, tak? Bo liturgia eucharystyczna jest dopiero sprawowana podczas Wigilii Paschalnej. Więc jak przyjmiemy komunię w Wielki Piątek, to przyjmiemy z ciała zakonsekrowanego Wielki Czwartek. Tak nie ma. Eucharystii trwamy dalej w tej samej. Więc to jest też ten znak jedności tej liturgii. To myślę, że żeby nie przesadzić z treściami, też, żeby to służyło właśnie bardziej modlitwie duchowej wzrostowi niż zdobywanie jakiejś wiedzy. Bo myślę, że to bardziej systematycznie trzeba przygotować, żeby wiedzę jakoś zbudowało. Za chwilkę.